Oglądałaś pewnie film Braci Sekielskich, ale również ten dotyczący Zatoki Sztuki. Czy myślisz, że są celebryci, gwiazdy, które jednak mają coś do ukrycia, coś do powiedzenia, a ukrywają to? A propos Zatoki? Tak. Wiesz, no jak ja przeczytałam tą książkę, jeszcze ten film, dokument był szokujący, ale nie aż tak. Ja nigdy w życiu nie byłam w tej Zatoce Sztuki, więc tak naprawdę kompletnie nie wiedziałam, o co tam chodzi. Też jestem taka oderwana od rzeczywistości i możecie mi wierzyć albo nie, ale ja też jakoś mnie ominął ten fakt samobójstwa tej dziewczynki. Może dlatego, że nie oglądam wiadomości i jakby nigdy się tym nie interesowałam. Jeszcze ta sytuacja, bo to chyba bodajże było w 2014, jakoś 15, prawda, roku, Tak. to przepadła na moje prywatne dramaty, gdzie co tydzień musiałam się mierzyć z libacjami alkoholowymi i po prostu życiem z alkoholikiem, więc to był też mój prywatny koszmar. Więc jakoś mi to umknęło wśród moich awantur i wiesz, tego, o czym ja myślałam wtedy. Więc ta książka, którą zaczęłam czytać, no, była dla mnie szokująca, ale nawet nie sam fakt, że to się tam działo, tylko że jakby organy ścigania, policja, prokuratora czy sąd tak strasznie pomagają, żeby to ukryć. Przez tyle lat, Przez prawda? tyle lat i przez. Byłam zszokowana, że mężczyzna, który jest podejrzany o pedofilię, dostaje 10 tysięcy kaucji. To ja dostałam kaucji 100 tysięcy za jakieś głupie domniemanie szantażowania mojego byłego. Jaka to jest w ogóle, czy to jest współmierne do gwałcenia dzieci? No ale moja pani prokurator jest w ogóle, to jest osobna historia na osobną książkę, jej to obiecuję. Kolejny film i książka. Tak, na szczęście już mi zwrócono tą kaucję, natomiast jak można dawać 10 tysięcy, jeżeli wiadomo, że ktoś to wpłaci od razu, jakby sobie będzie prosperował, plus umorzone 6 zarzutów. Z roku na rok, przez dekadę. To przecież już po drugim czy trzecim już powinno się im zapalić światełko, co oczywiście się zapaliło, tylko przecież doskonale wiemy, jak to wygląda. Ręka rękę myje i to jest smutne, bo ta książka kończy się tak, muszę sobie wspomnieć, że mimo iż rzeczy były przykrywane, zakrywane, intencjonalnie przedłużane i grane na zwłokę, a co gorsza, tak prowadzone, żeby było na korzyść tych złoczyńców, to twórcy tej książki, czy dziennikarze śledczy napisali na końcu, że wiedzą, że oni będą robić wszystko, żeby się zrehabilitować. Ta książka wyszła no, parę lat temu, a teraz gdzie jest to zrehabilitowanie? Bo z tego co wiem, w tym dokumencie Latkowskiego był jakby film o tym, że tego właśnie nie ma. No, ja mam Że wrażenie, nadal że każdy sobie robi, co chce. W tych też mniejszych miastach, gdzie ludzie bardziej się znają, jest większe to krycie i tam, gdzie nie ma mediów, wolnych mediów, które są w Książka stanie nazywa się Zatoka pokazywać takie Świń, bo widzę, rzeczy, że ludzie pytają. No. tam, gdzie nie ma mediów, które są w stanie to pokazać, upublicznić, to ludziom albo się mniej chce, albo ukrywają to, bo akurat kogoś znają, bo akurat być może dostali od kogoś, tak? I to jest przykre. Mam nadzieję, że to się zmieni, albo że będziemy mieć jeszcze lepsze, silniejsze media, które będą takie tematy poruszać, pokazywać Wiesz, nam, ludziom. no, ale zobacz, jaki hejt padł na Latkowskiego. Zamiast docenić chłopa, że Tak. podjął się tak trudnego tematu, który no, może u niego skutkować samobójstwem, tak jak w większości dziennikarzy, którzy mają odwagę no, brać na wokandę takie kontrowersyjne rzeczy, które będą dotykać tak decyzyjnych ludzi. Obojętnie jaki zrobił film, ludzie powinni być mu wdzięczni, że miał na to odwagę, ponieważ warto przeczytać tą książkę. Ci ludzie tracą wszystko. Czy ci dziennikarze uczciwi, majątki, pracę, swoje życie psychiczne, swoje małżeństwa, bo są tak zaangażowani, bo obiecali. Bo na przykład obiecali matce, że jej gwałciciel i pójdzie siedzieć. I koniec, oni są honorowi i do Ja końca w to też. brną. Także kochani, klasycznie zostawcie suba, łapeczkę, dzwoneczka, no i wbijajcie. Naprawdę bardzo fajne wywiady, bardzo fajni ludzie. Polecam. Jan Dąbrowski.